Dziękujemy bardzo, dziękujemy za usłyszenie i słuchamy. Pan Tadeusz z Ząbkowic Śląskich jest razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Już na antenie było, chwilę, taka mowa o zaległym urlopie. Tak jest. I ja mam 52 dni zaległego urlopu i 26 dni bieżącego. Tak. Zbliża się termin, jak usłyszałem, że za chwilę może mi przepaść któryś urlop, tak? To znaczy, tak natychmiast to nie, panie Tadeuszu. Natychmiast to nie. Jeżeli nazbierało się z jakichś przyczyn urlopu, no bo nie zawsze to jest tak, że to pracodawca nie daje, jest taki zły, tylko na przykład długo chorujemy, prawda, i wtedy się urlop nazbiera, a nie mamy go kiedy wykorzystać. W mojej sytuacji jest tak, że pracodawca chce, tylko nie może nikogo znaleźć na moje zastępstwo. Rozumiem. No, to też jest problem. Nie. Urlop przedawnia się z upływem 3 lat, więc pan musi zobaczyć, z jakich lat jest ten urlop. No 50 ile? 2 dni, tak? To jeszcze chyba nie haczy. Bieżące. To jeszcze chyba nie haczy o 3 lata, także jeszcze do końca tego roku spokojnie powinien pan móc wszystko wykorzystać. Ale jeżeli miną 3 lata, panie Tadeuszu, tak, to wtedy ten urlop panu przepada. Oczywiście wtedy nie cały naraz, tylko cały ten, który się przedawnia z upływem każdego tak roku. I pracodawca nie ma jakiejś możliwości innego rozwiązania tego? No nie, nie możemy robić czegoś takiego jak tak zwane sprzedanie urlopu, czyli na przykład pracownik pracuje i dostaje dodatkowe wynagrodzenie za to, że jest teoretycznie na urlopie. To są praktyki niedozwolone. No już nie mówiąc o tym, że to już jest naruszenie, to o czym pan mówi. To rzeczywiście to jest nieudzielanie przez pracodawcę urlopu w danym roku kalendarzowym i to jest wykroczenie. Ale naprawdę to jest związane z tym, że pracodawca chce jest po prostu, tylko naprawdę to jest taka praca, że jest materialnie odpowiedzialna, jest magazyn, jest rynek zbytu i nikt nawet nie chce przyjść na miesiąc, na dwa, przejmować to wszystko na pan i zająć. No, ale to ja rozumiem, panie Tadeuszu, ale czy panu taka sytuacja odpowiada, że pan w ogóle pracuje bez urlopu, nie ma pan w ogóle odpoczynku? A jak pan zachoruje, to co się stanie? Bardzo mi nie odpowiada. No właśnie, i to o co pyta pani inspektor, a gdyby pan zachorował, to co się wtedy stanie? To pracodawca jednak będzie musiał sobie jakoś kimś poradzić, prawda, w tej sytuacji. Oczywiście życzymy panu zdrowia jak najdłużej, żeby wszystko było jak najlepiej, ale różne tutaj trzeba wziąć rozwiązania pod uwagę i no słyszeliśmy na tej antenie. Niedopuszczalna, pracodawca tu już w tym momencie popełnił wykroczenie, że nie daje przez tyle czasu urlopu. To jest nie, jego wina, tak naprawdę. No on musi pan jakoś porozmawiać. Ale jego odpowiedzialność. Panie inspektor, ale myśmy słyszały tutaj na tej antenie takie sytuacje, że ktoś przez lata bez urlopu pracował. Tak, mówili nam tutaj słuchacze o takich sytuacjach, więc to się zdarza, ale to jest ryzyko pracodawcy. Oczywiście, tak, w tej sytuacji. Jego odpowiedzialność, jak najbardziej. Czyli nie ma możliwości innych. Nie ma innej możliwości. Urlop jest do wykorzystania w naturze. Płacimy za niego tylko w sytuacji, kiedy odchodzimy z pracy i jest jakiś urlop niewykorzystany. Wtedy przysługuje ekwiwalent. W innej sytuacji absolutnie nie. Panie Tadeuszu, to pozostawiamy pana z taką odpowiedzią. Proszę ze swoim pracodawcą tutaj na ten temat porozmawiać. Bardzo dziękuję państwa za chęć. Nie jest świadomy o tym, tylko też rwie sobie włosy z głowy, bo wie, jakie konsekwencje mogą być, ale myślałem, że jest jakieś inne rozwiązanie. No niestety nie. To dziękuję za informację. No dziękujemy uprzejmie, dziękuję również uprzejmie. Pozdrawiamy. Na chwilkę odchodzimy od urlopów, ponieważ pytanie pana Przemysława jest następujące. Z powodu burzy nie było w naszym zakładzie prądu i pracodawca wysłał nas do domu, ale teraz nie chce nam za ten czas zapłacić. Jak to jest? Proszę państwa, no są takie zdarzenia. Rzeczywiście w zakładzie pracy z jakichś przyczyn niezależnych od pracownika nie odbywa się praca, tak? Pracodawca jak najbardziej wtedy może wysłać.